Cześć! Witam serdecznie w językowni, w której porównujemy reguły obowiązujące w języku polskim z tymi, którymi rządzi się język angielski. Dzisiaj odpowiemy sobie m.in. na następujące pytania. Kiedy zdanie w trybie rozkazującym może rozpoczynać się od you? Czym jest wzmocnienie emfatyczne? Czy możemy wydać rozkaz samemu sobie? Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek językowni poświęcony w całości trybowi rozkazującemu. Zaczynamy! Oprócz wymienionych przeze mnie w części pierwszej, głównych funkcji trybu rozkazującego, należy pamiętać o tym, że może on także być używany do wyrażania życzeń, sugestii, wskazówek, rad oraz próśb. W pierwszej części powiedzieliśmy sobie, że zdania w trybie rozkazującym zwykle nie występują z własnym podmiotem. W języku angielskim czasami jednak możliwe jest rozpoczęcie zdania w trybie rozkazującym od zaimka osobowego you. Tego typu zastosowanie może sugerować naszą stanowczość bądź też naszą złość. Przykłady? Proszę bardzo. Usiądź sobie i poczekaj na nauczyciela. You sit down and wait for the teacher. Zabieraj swoje brudne łapska. You take your dirty hands off me. Posłuchaj mnie uważnie. You listen to me carefully. Możemy również wykorzystać zaimek osobowy you, aby podkreślić różnicę między poszczególnymi osobami. W tego typu zdaniach w języku polskim także stosowany jest zaimek osobowy. Pamiętajmy jednak o tym, że angielskie you to zarówno ty, jak i wy. Na przykład. Ty się prześpi, a ja poprowadzę. You sleep and I'll drive. Wy idźcie na imprezę, ja zostanę w domu. You go to the party, I'll stay at home. Oto kilka kolejnych przykładów ze świata filmu. You be careful. You be careful. Keep your mouth shut and your eyes open. You keep your mouth shut and your eyes open. You listen to me now. You listen to me now. You tell me. You tell me. Musimy zwrócić szczególną uwagę na kolejność wyrazów, kiedy chcemy tego typu konstrukcję zastosować w zdaniach przeczących. W tego typu zdaniach osoba pojawia się po wyrazie don't. Oto kilka przykładów. Nie wierz w jego kłamstwa. Don't you believe his lies. Nie waż się do mnie mówić w taki sposób. Don't you dare talk to me in that fashion. Nigdy więcej tego nie rób. Don't you ever do that again. Zobaczmy teraz, co w tym temacie ma nam do powiedzenia m.in. Maya Rudolph. Don't you dare laugh. Don't you dare laugh. Don't you get up. Don't you get up. Don't you lie to me. Don't you lie to me. Don't you walk away from me. Don't you walk away from me. Don't you ever interfere with me again. Don't you ever interfere with me again! Trybu rozkazującego możemy także użyć z wyrazami zawsze, always i nigdy, never. Zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim wyrazy te stawiane są na pierwszym miejscu przed całym wyrażeniem w trybie rozkazującym.
Pamiętajmy również o tym, że wyraz never w języku angielskim sam w sobie jest już przeczeniem. Nasze zdanie musi mieć więc formę zdania twierdzącego. Oto kilka przykładów. Zawsze pamiętaj, by zamknąć drzwi na klucz. Always remember to lock the door. Zawsze staraj się mówić prawdę. Always try to tell the truth. Nigdy więcej tego nie gotujcie. Never cook that again. Nigdy nie mów mi, co mam robić. Never tell me what to do. A teraz specjalnie dla Was krótki fragment jednego z moich ulubionych filmów American Beauty oraz dwie wypowiedzi Q z Jamesa Bonda. Never underestimate the power of denial. Never underestimate the power of denial. Never make promises you can't keep. Never make promises you can't keep. Never let them see you bleed. Never let them see you bleed. Always have an escape plan. Always have an escape plan. W niektórych sytuacjach, szczególnie wtedy, kiedy chcemy kogoś o coś bardzo uprzejmie poprosić, albo wtedy, kiedy chcemy się poskarżyć, albo za coś grzecznie przeprosić, zdanie w języku angielskim możemy rozpocząć od tak zwanego wzmocnienia emfatycznego do. Oto kilka przykładów. Do sit down. Do be quiet. Do forgive us. Polskie odpowiedniki tych zdań mogą wyglądać następująco. Ależ usiądź. Ależ usiądźcie. Bądźże cicho. Proszę, przebacz nam. Proszę, przebaczcie nam. Zastosowanie wzmocnienia do może również sugerować naszą irytację bądź zniecierpliwienie. Jako przykład weźmy takie oto zdanie. Do hurry up. Które na język polski możemy przetłumaczyć jako błagam, pośpiesz się. Błagam, pośpieszcie się. Aby zastosować tryb wskazujący dla ja, czyli dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, czyli de facto siebie samego lub siebie samej, w języku polskim posługujemy się wyrazem niech. Musimy więc powiedzieć niech pomyślę. Niech zobaczę. Niech to przeczytam. Aby te same zdania wyrazić w języku angielskim, posługujemy się konstrukcją let me, po której to konstrukcji używamy czasownika w formie podstawowej. Nasze polskie zdania będą więc wyglądały po angielsku w taki oto sposób. Let me think. Let me see. Let me read it. W tym miejscu warto przypomnieć, że czasownik let oznacza również pozwalać, pozwolić. Stąd też zdania zaczynające się od let me najczęściej tłumaczone są jako pozwól mi lub pozwólcie mi. Pozwól mi wejść. Pozwólcie mi wejść. Let me come in. Pozwól mi tu zostać. Pozwólcie mi tu zostać. Let me stay here. Wydaje mi się, że nadszedł czas na kolejną porcję przykładowych wypowiedzi filmowych. Oto one. Let me ask you something. Let me ask you something. Let me do it. Let me do it. Let me give you an exam. Let me give you an exam. Let me guess. Let me guess. Let me think about it. Let me think about it. Omówmy teraz tworzenie trybu wskazującego dla on, ona, ono, czyli trzeciej osoby liczby pojedynczej.
W języku polskim tutaj również posługujemy się wyrazem niech. Z kolei w zdaniach angielskich będziemy stosować, w zależności od osoby, o której mówimy, let him dla rodzaju męskiego, let her dla rodzaju żeńskiego i let it dla rodzaju nijakiego. Spójrzmy na przykłady. Mówiąc o chłopcu, powiemy: niech idzie spać wcześnie. Let him go to sleep early. Mówiąc o dziewczynce, powiemy: niech powie prawdę. Let her tell the truth. Mówiąc o deszczu, powiemy: niech pada cały dzień. Let it rain all day. Przed nami trzy kolejne przykłady filmowe. Let him hear your voice. Let him hear your voice. Let her go. Let her go. Let it begin. Let it begin. Trzecia osoba liczby mnogiej, czyli oni, one, posiada w języku angielskim jedną formę let them, bez względu na to, czy mówimy o przedstawicielach płci męskiej, płci żeńskiej, czy o towarzystwie mieszanym. Oto kilka przykładowych zdań. Niech skończą pracę o 17. Let them finish work at 5 p.m. Niech podróżują autobusem. Let them travel by bus. Niech coś zjedzą. Let them eat something. A co ma nam do powiedzenia w tej sprawie m.in. Serena z opowieści podręcznej? Zobaczmy. Let them be nervous. Let them be nervous. Let them go. Let them go. Let them wait. Let them wait. Zamiast zaimków możemy w tego typu zdaniach zastosować rzeczownik bądź czyjeś imię. Na przykład: niech Anna zagra z nami. Let Anna play with us. Niech chłopcy natychmiast idą do domu. Let the boys go home at once. Przykład zastosowania tego typu konstrukcji znajdziemy m.in. w kinowym hicie z 1997 roku Jutro nie umiera nigdy. Let the mayhem begin. Let the mayhem begin. Na szczególną uwagę zasługuje w języku angielskim forma zarezerwowana dla pierwszej osoby liczby mnogiej, czyli my. Język polski posługuje się tutaj swoją własną, odmienioną formą. Posłuchajmy. Z kolei język angielski wymaga użycia formy let's. Let's listen. Let's to forma skrócona od let us. Ta druga jednak używana jest jedynie w bardzo oficjalnych kontekstach. Gotowi na przykłady z let's? Chodźmy do domu. Let's go home. Napijmy się świeżo mielonej kawy. Let's drink some freshly ground coffee. Pomóżmy jej. Let's help her. Zobaczmy teraz, jak z let's radzi sobie między innymi Tom Hanks. Let's have a toast. Let's have a toast. Let's do it again. Let's do it again. Let's have a look at the new girl. Let's have a look at the new girl. Let's put the past behind us. Let's put the past behind us. Let's talk outside. Let's talk outside. Formy przeczące z let's
tworzymy stawiając przed czasownikiem wyraz not. Oto kilka przykładowych zdań. Nie idźmy tam sami. Let's not go there alone. Nie kupujmy tamtego domu. Let's not buy that house. Nie zapomnijmy o kwiatach. Let's not forget about the flowers. Hanna śpi, nie budźmy jej. Hannah is asleep, let's not wake her up. Istnieje co prawda alternatywna forma, don't let's, jest ona jednak nieco archaiczna i obecnie dość rzadko spotykana. Z kolei forma pełna, czyli let us not, zarezerwowana jest praktycznie tylko i wyłącznie dla bardzo oficjalnych wypowiedzi. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną porcję filmowych zdań. Let's not get excited. Let's not get excited. Let's not make things worse by guessing. Let's not make things worse by guessing. Let's not say things we'll live to regret. Let's not say things we'll live to regret. I to już w zasadzie wszystko, co powinniście wiedzieć o trybie rozkazującym. Mam nadzieję, że obie części pierwszego odcinka językowni przypadły Wam do gustu. Jeśli tak się stało, poproszę o lajka. Komentarze oczywiście też zawsze mile widziane. Już niebawem kolejne filmy, a jeśli chcecie być na bieżąco z moim kanałem, zapraszam do subskrypcji i zachęcam do kliknięcia w ten mały dzwoneczek tam na dole. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia za każdym razem, kiedy pojawi się u mnie nowy film. W opisie poniżej znajdziecie linki do dodatkowych materiałów mojego autorstwa związanych z trybem rozkazującym. Wierzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Żegnam się z Wami ciepło i serdecznie. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie językowni.